Platforma Obywatelska chce przekonać Lewicę do odrzucenia weta prezydenta w sprawie ustawy medialnej. Zbigniew Chlebowski chce to zrobić za pomocą ekspertyz, które wyjaśnią Lewicy, że zmiany w ustawie nie są sprzeczne z konstytucją. Do tej informacji wrócimy później. Worki na śmieci i wentylacja nowojorskiego metra. Pomysł niecodzienny, materiał tani, inspiracja z filmu z Marilyn Monroe. Efekt? Proszę spojrzeć. Coś dla tych, którzy notorycznie gubią klucze lub głęboko się zastanawiają, jak nazywa się roślina, na którą właśnie patrzą. Specjalnie dla nich japońscy naukowcy skonstruowali specjalne gogle, które podpowiadają ich właścicielowi, na co właśnie patrzy. Okulary wyposażone są w miniaturową kamerę, która podłączona jest do komputera. Specjalny program analizuje otoczenie i wyświetla na miniaturowym wyświetlaczu informacje o aktualnie widzianych obiektach. Wbrew pozorom nie jest to zwykła zabawka, tylko podstawowe narzędzie pracy sprzedawcy lub magazyniera za kilka lat. Jednak oni jeszcze o tym nie wiedzą. Drżą hodowcy kur. W trzech pobliskich miejscowościach jest 30 ferm drobiu. Właściciel jednej z nich, pan Ryszard, używa agregatów prądotwórczych. Ale jeśli prąd szybko nie wróci, hodowla może upaść. No, jeżeli nie ma... Niestety mamy problemy z tym materiałem, ale ja mogę Państwu obiecać, że na pewno na naszej antenie, na antenie TVN24 problemy z prądem, ten materiał na pewno będą mogli Państwo zobaczyć. Choć wygląda to niezbyt apetycznie, ale bez tego młode zwierzę nie mogłoby przeżyć. Zjadając tę papkę, malec przyjmuje niezbędne do przeżycia bakterie pochodzące z matczynego przewodu pokarmowego, które później będą trawiły zjadane przez niego liście. To trochę tak jak zjadanie szczepów bakterii w jogurcie. Chciałem powiedzieć, że bardzo niesłuszne jest powiedzenie, że dzieci i ryby głosu nie mają. Że dzieci mają, to wszyscy wiemy. Okazuje się, że mają też ryby. Udowodnili to naukowcy z Uniwersytetu w południowej Florydzie. Posłuchajmy. Natomiast chciałabym się króciutko odnieść co do zasady. Proszę Państwa, nie wiem, czy Platforma zna, myślę, że zna takie słowo, które... Posłanka Kotowska woli wyjaśnienia, nie poseł Olejniczak. Mówiła o plagiacie, co prawda nie dopowiedziała, bo się nam maszyna przycięła, no ale to tylko świadczy o tym, że jesteśmy telewizją na żywo, czego mają Państwo dowody nie raz, nie dwa, a nawet nie trzy.